No i mamy wyczyszczoną drugą makietę, jeszcze mi górna została. Także przypomnę, co my tutaj mamy na tej makiecie. Ta makieta była kiedyś składana. Teraz jest tutaj. Tutaj mamy dwa pojazdy wojskowe. Kolega Sław. Nie, kolegi Daniela. Kolegi Daniela, tak. Akurat mam tu, bo nie mam gdzie je dać. A to są takie akurat takie amerykańskie chyba. To są tutaj. Można powiedzieć, że dalej można by była jednostka wojskowa. Obudowa, która jest na czymś takim, żeby zamknąć tę blaszkę w połączeniu makiety. Lokomotywownia wymyślona przeze mnie. Samym zrobiłem z pleksji i taśmą izolacyjną kleiłem. Tutaj mamy drzewka, stare obudowy. Jelenia z sarnami. Tu mamy tira z obudową, który tutaj przywozi obudowy. Tu mamy taki, można powiedzieć, afrykański safari afrykańskie. Tu mamy wejście jedno, tu jest przejście, tutaj jeszcze ludziki dojdą. Tu jest wyjście z tej strony. Tygrysy, lwy, pandy, misie, niedźwiedzie, gryzli, nosorożce, żyrafy, słonie, hipopotamy. Jeszcze są wielbłądy dwa. Samochód safari. Tu mamy ludziki, chałupka, tarpan, kartonowy domek. Teraz nie mam czasu odbierać telefonu. Tutaj mamy dwa auta. Tutaj mam samochód harmonikę. Tu mamy tego Berkina ogórka. Tutaj są lody, budynek i zapiekanki. To są od kolegi, zapomniałem imienia. Ale to jest makieta, moja makieta kolejowa na kanale. Taki ma nick. Moja makieta kolejowa Hazela chyba da taki nick. Od niego są też te drzewka tutaj. Żuraw, to jest od kolegi Łukasza, to sobie dorobiłem z pleksji. Tu mam nastawnię kolejową, to są ludziki, już dołożyłem. Remiza strażacka, lokomotywa w środku z tej strony. Tutaj mam tak, z tej strony. Nohab tutaj dałem sobie obudowę, która poszła do Gagarina na podwozie. Z układem jezdnym, kabocznica. To jest takie morze tutaj dane, takie morze jak widać. Betoniarka, kopareczka, tam drzewko zasłoniło mi samochodzik strażacki. Dobra, z środka uczyściłem makietę, to schowałem. Teraz mogę nim to trochę sobie powyjeżdżać. O. Kabocznica, wszystko. Przejazd kolejowy, tutaj widzimy budkę drużnika, przyjechał z tym kaszlakiem do pracy, maluszkiem. Maluszkiem do pracy przyjechał, kaszlakiem. No i taka sekajna, taka makietka, taka pętla tu jest, wyjazd na drogę. Zobaczymy, bo tam nie jeździłem, czy to wszystko jest akurat tutaj dobra. Polecimy. Włączymy makietę. Zobaczymy, która lokomotywa wyjedzie, bo mnie nie pamiętam. Bo to oczyszczone jest jeszcze. Zobaczymy po wagoniki. Dobra. Dam sobie tu tableta przy ogóreczku i tam zaczepię sobie przy okazji lokomotywę. To muszę sobie ją zaczepić. Zaczepić. Zaczepić.
Zmienimy sobie lokomotywę. Wczepić, są stare sprzęgi, żeby było to dokładnie szczepione, żeby się nie rozszczepiało w trakcie jazdy. I lecimy dalej. Pasażerów. Czepimy. Znowu góreczka popatrzeć pięknego z przyczepką. Wielczpę 01. Trzeba te sprzęgi odczepić. O. Już lecimy. Tu. Dawno się nie bawiłem, dopiero Wigilię ostatni raz. Potem byłem w Warszawie, dlatego takie filmy nagrywałem z tramwajami. Dobra, włączymy napięcie do lokomotywy. A włączymy sobie teraz strażacką lokomotywę, tylko musimy zwrotnicę przełożyć, żeby nam nie wywaliły. I włączymy sobie prąd do tej lokomotywowej strażackiej. O, trzyma się, bo nie przełożyłem zwrotnicy, żeby się wykoleił. Wrócimy sobie po wagon strażacki, pasażerski. Sam muszę kupić tą cisternę strażacką do tego zestawu. Oczywiście tradycyjnie trzeba sobie szczepić sprzęgi. A to, że muszę sobie poradzić dwiema rękami, bo w jedną po prostu można co innego zrobić. Jedną ręką. Na pewno trzeba właśnie tutaj sobie poradzić. W ten sposób jedną ręką sobie poradzimy. Przerzucić zwrotnicę, żeby się nie wykoleił. No, przerzuciłem zwrotnicę tutaj, ale przejechał dobrze. Mm-hmm.
wywiady, bo jeszcze raz pokażę tutaj. Tam jeszcze jest domek wędkarza. Takie sobie jeziorko tu mamy. Morze, można powiedzieć. I plażowiczów nad morzem. Kartonowe wszystko to jest, ale to jest, mi się podoba bardzo. Camping Polones z campingiem. Także bardzo piękna makieta. Klasa prowizoryczna. Ale jest. Zwierzętka są bardzo piękne. Bardzo mi się podobają zwierzęta. No to nic, skończę film i bawię się dalej czyszczeniem tą górnej makiety.